Po piąte zwycięstwo w tym sezonie Lechici udali się do Lubina. Choć postawa Zagłębia jest sporym rozczarowaniem, to jednak Poznaniaków na Dialog Arenie nie czekała łatwa przeprawa. Wynik meczu w piątej minucie otworzył Ubi Parip i jak się okazało, był to gol na wagę 3 punktów. O pełną pulę Lechici musieli jednak przez 18 ostatnich minut grać w osłabieniu, bowiem za 2 żółte kartki boisko opuścił Sisej. Naprawdę potrzebowałem tą bramkę, ale najważniejsze, że Lech znowu wygrał, że idziemy do przodu. Myślę, że każdy chłopak dzisiaj zostawił serce na boisku i dzisiaj wygraliśmy wszyscy razem. W odniesieniu zwycięstwa i zachowaniu pozycji wicelidera piłkarzom Kolejorza pomogli kibice, którzy mimo zakazu wyjazdowego zjawili się w Lubinie w sile 1000 gardeł. Na Dialog Arenie zaprezentowali też nową przyśpiewkę. Wiceliderem tabeli zostali też gracze Lecha występujący w młodej ekstraklasie. Podopieczni Patryka Kniata wygrali we Wronkach z Zagłębiem 4-1. 2 bramki dla Kolejorza strzelił Wolski, po jednym trafieniu dołożyli Gajda i Wyryszyński. Honor Lubinian uratował Gałach. Lechici są niepokonani już od 8 spotkań. Kolejnym przystankiem piłkarzy Kolejorza w ramach akcji Lech na Landach był Śrem. Na boisku miejscowej Warty Lechici odbyli trening otwarty dla publiczności. Po nim byli do dyspozycji przybyłych kibiców. W 9. kolejce T-Mobile Ekstraklasy na stadionie przy ulicy Bułgarskiej dojdzie do pojedynku najlepszej obrony z najsłabszym atakiem w lidze. Piłkarze Kolejorza w 8 rozegranych meczach stracili 4 gole, zaś gracze Jagiellonii do bramki rywali trafiali tylko 5-krotnie. Białostoczanie w tym sezonie zanotowali aż 5 remisów, a na wyjeździe ani razu jeszcze nie przegrali. Ma bardzo solidnych zawodników w ofensywie i potrafią nieraz w pojedynku stworzyć świetne sytuacje, także trzeba być mocno skoncentrowanym i po prostu wygrać to spotkanie.